No hej. W dzisiejszym odcinku Podróży Nieoczywistych po województwie lubuskim postanowiliśmy rzucić okiem do dawnych koszar w Babimoście. Stacjonowała tu jednostka wojskowa numer 5037, która została sformowana pod koniec lat 50. Tej jednostce tuż po locie w kosmos w 1962 roku przebywał Jurij Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie. Oficjalną wizytę w jednostce złożył także pierwszy i jak na razie jedyny Polak w kosmosie, zmarły już generał Mirosław Hermaszewski. W Izbie Pamięci Jednostki za czasów PRL-u po wizycie Gagarina został jego kosmiczny hełmofon z czerwonymi bukwami i karbowaną rurą oddechową. Natomiast na lotnisku wmurowano pamiątkową tablicę w miejscu, gdzie stanął po wylądowaniu. Umocniono w ten sposób w tamtych czasach dozgonną przyjaźń polsko-radziecką. Generał Hermaszewski gościł w jednostce dwukrotnie. Drugi raz był tutaj 1 sierpnia 1989 roku, kiedy katastrofie uległ samolot LIM-6 pilotowany przez podchorążego plutonowego Jacka Bajera. Generał przyleciał wtedy do jednostki, gdyż był komendantem szkoły Orląt w Dęblinie. Obecnie część obiektów koszar jest na sprzedaż. Na ich terenie dziś funkcjonuje ogromna sortownia używanej odzieży i fabryka mebli IKEA.
Często mijamy niepozorne ruiny skryte w zielonym gąszczu i nawet nie zastanawiamy się nad ich pochodzeniem. Nie zdajemy sobie sprawy, że to historia na wyciągnięcie ręki. Kopalnia węgla brunatnego Maria, położona niedaleko miejscowości Nieczeć i Bielice w powiecie nowosolskim, eksploatowana była w latach 1920-1944 pod nazwą Emma. Produkcja w roku 1937 wynosiła 52 tysiące ton rocznie. Między kopalnią a pobliskim przystankiem kolejowym w Bielicach działała kolejka linowa o długości 1300 metrów, transportująca urobek do stacji przeładunkowej. To właśnie pozostałość tej stacji eksploruje. Po II wojnie światowej polskie władze przejęły spółkę w dniu 15 marca 1946 roku. Z powodu poważnych zniszczeń wojennych eksploatację udało się wznowić dopiero w roku 1947. Na początku 1953 roku włączono ją do kopalni Przyjaźń Narodów. Kopalnia zakończyła działalność w roku 1959. Neoklasycystyczna okazała kaplica grobowa, zwana potocznie mauzoleum, została wybudowana przez rodzinę Forsterów po objęciu przez nich władzy nad ówczesną wsią Konotop. W
1845 roku posiadłość nabył hrabia von Forster. Od 1880 roku sukcesorem dominium został rotmistrz Emmo Forster, po którego śmierci panowanie objął jego syn Kurt Forster. Rezydencja została w jego rękach do 1945 roku. Po wojnie w majątku zorganizowano PGR, a w pałacu mieszkania. W latach 50. XX wieku stan techniczny budynku znacznie się pogorszył. Z tego powodu wykwaterowano mieszkańców, a w 1965 roku grożący zawaleniem obiekt rozebrano. W mauzoleum grobowym znajdują się płyty nagrobne członków dwóch rodzin, Forsterów i Grafów. I to by było na tyle. Widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.